dzieje się sytuacja w takiej, w której on fauluje, na mnie spada fala hejtu. Czyli rozumiem, że muszę mu skręcić kark, złamać mu, nie wiem, nogę w kolanie, albo posadzić go na, nie wiem, no, unieruchomić w pewien sposób, żeby zyskać jakby... Że ludzie tego chcą. Rozumiesz, to ludzi cieszy. Będzie kopane po jajach, drapane po oczach, uderzenia w tył głowy, w kręgosłup. Nie obchodzi mnie to. No to gdzieś. To jest dla mnie człowiek, który jest nikim. To jest taki biegający śmieć, którego już jakby nikt nie szanuje. No jeżeli już, jeżeli już podchodzę nawet ja i mu walę liścia, no to nie ma tam respektu żadnego. Cześć, Aleksandra Florczak, Goniec Sport, a moim dzisiejszym gościem Adrian Cios. Hej. Cześć, ale witam Ciebie i Twoich obserwujących. I też Twoich widzów pewnie, bo też tutaj Twoi fani się znajdą. Pewnie zerkną, co tam się dzieje ciekawego. Dokładnie. Padłeś kiedyś od jednego ciosa? Nie. Słuchaj, no jak wrażenia po tym ostatnim programie? Kurczę, powiem Ci szczerze, że to dramat. Dramat. Generalnie jakby... Ja się zacząłem o niego martwić troszkę, wiesz? Zacząłem lekko zastanawiać się, czy tam coś u niego się nie dzieje, wiesz, niedobrego, bo przyszedł na program, omijał mnie szerokim łukiem, nie mogło nawet tam, nie dało się doprowadzić do jakiejś konfrontacji. Później, kiedy już usiedliśmy, wiesz, takie... Ja jeszcze, wiesz, jestem gnojek, też tam mogę jakimiś tam tekstami sobie rzucić, czasem coś powiedzieć, wiesz, a on... Totalna patola. To wszedł gość, wiesz, zaczął jakieś dziwne teksty, potem z tą gaśnicą, a na koniec, kiedy przyszło do face to face'a, nie wyszedł, wystraszył się. Znaczy, z tego, co ja oglądałam, to on chciał face to face bez ochrony. No, ale przecież to jest oczywiste. To jest, każdy, kto nawet nie... Nawet jeżeli nie śledzisz freak fightów, a wejdziesz, to jest oczywiste, że czegoś takiego nie może być, tak? Bo jeżeli, załóżmy, ja bym mu zrobił jakąś krzywdę na wizji, to by potem się odbijało dalej. Federacja by przede wszystkim została pociągnięta w dół, no bo jakby nie zabezpieczyli w pewien sposób, tak, tego przedsięwzięcia, że mogło coś się wydarzyć. No a słuchaj, Adrian, bo ty w wywiadach po programie mówiłeś, że chcesz zrobić mu krzywdę i będziesz faulował w walce. Tak, tak. Ja podtrzymuję to dalej. Ja mam zapisane już jedno zwycięstwo i w tym momencie dla mnie, ale to jest też jakby chęć ludzi do tego, bo zobacz. Dzieje się sytuacja w takiej, w której on fauluje, na mnie spada fala hejtu. Czyli rozumiem, że muszę mu skręcić kark, złamać mu, nie wiem, nogę w kolanie, albo posadzić go na, nie wiem, no, unieruchomić w pewien sposób, żeby zyskać jakby... Że ludzie tego chcą. Rozumiesz, to ludzi cieszy. Okej, zasłużył na to, chciał zrobić ze mnie kalekę, no to win to win, tak? Będziemy mieli programy, będziemy mieli konferencje, gale. Nie mówię, że to będzie na gali. Aha, okej. Okay. Ja nie mówię, że to będzie na gali. Może podczas to na wywiadzie. Walki. Ja wchodząc na program zapowiedziałem. Od razu mówię, żeby nikt później nie zarzucał partyzantów, takich rzeczy. Będzie kopane po jajach, drapane po oczach, uderzenia w tył głowy, w kręgosłup. Nie obchodzi mnie to. No to gdzieś. To jest dla mnie człowiek, który jest nikim. On już swoje zrobił. Jeżeli udałoby mi się go wykluczyć z freakfightów, poradzi sobie, da radę, ale to jest dla ale mnie nie uważasz, takie... Adrian, że jeżeli na przykład jemu się coś stanie, to możesz ponieść jakieś konsekwencje? On poniósł? Nie. Specjalnie mnie faulował, szukał tak samo, żeby mnie w jakikolwiek sposób uszkodzić później na programach, za kulisami, wiesz. Sorry, win to win. Ale mam tutaj na myśli to, że jemu naprawdę, bo jakby wiem, że tobie ten uszczerbek na zdrowiu, no jakby, no nie doszło na szczęście do tego. Ale jeżeli u niego by doszło, no to nie miałbyś tego on, na sumieniu? Nie, absolutnie, nie tego człowieka. Mhm. Jeżeli ja trafię do szpitala i on się chełpi, że mógł zrobić mi krzywdę, zrobić ze mnie kalekę, okej, Marcin, zróbmy to. Dajmy ludziom to, czego chcą. Tyle. Wiesz, on nie wyszedł do face to face, bo on wiedział, że od razu będzie atak. Od razu. Mhm. Ja też powiedziałem od razu. Z obu stron pewnie. No oczywiście, tylko że różnica jest też taka, że Marcin sam kiedyś powiedział, Neyman, jak już nie widzi się ciosów, to trzeba zejść ze sceny. No on jak widać po moim liściu nie widział. Nie zdążył. Więc wiedział, że może spotkać go to samo.
No dobrze, no to jeżeli chodzi o Marcina, jeżeli nie chodzi już o sam konflikt z nim, to jak oceniasz jego postać w świecie show biznesu? Uważam, że jest potrzebny. Uważam, że potrzebujemy takich klaunów. Po Czyli prostu. chcesz go wykluczyć, ale jest potrzebny. Ja mówię, ty mnie pytasz teraz jako postać w show biznesie, uważam, że jest potrzebny. Ja mówię personalnie, to co on mi zrobił, to jest to, jak ja mam do niego podejście, to jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, jak on się wobec mnie prywatnie zachował. Ja nie jestem, wiesz, osobą, która... Ja dbam o swój interes, tak? Ja już tyle razy jestem po dupie, że ja dbam o swój interes. Jeżeli ja, załóżmy, bym go wykluczył, wstanę, uśmiechnę się, powiem, zajebiście, rozumiesz? Ale patrząc od boku na to wszystko, to jest potrzebna postać, bo to jest taki biegający śmieć, którego już jakby nikt nie szanuje. No jeżeli już podchodzę nawet ja i mu walę liścia, no to nie ma tam respektu żadnego, żadnego. Poczułeś też ciosy Marcina. Myślisz, że po tych ciosach Jacek Murański miałby z nim szansę? Marcin nie uderza mocno, tylko zobacz, dam ci taki przykład. Postawiłabyś teraz tej chłopaka, nie wiem, 65 kilo, 70 kilo i gdyby on zaczął uderzać w tył głowy komukolwiek, to mówiliśmy, że też można zrobić komuś krzywdę. To nie jest siła uderzenia, tylko chodzi o to, że jest miejsce bardzo drażliwe. To jest tak, jakbym kopnął kogoś w jaja, no. Ale wiesz, pytam o to, czy Jacek Murański miałby tak, szansę... Tak, ale ja ci nawiązuję do tego, że mówisz o Marcina uderzeniach. To ja ci mówię, że Marcina uderzenia nie są mocne. Po pierwsze, na wywiadzie też próbował mnie uderzyć, to sam wpadł w ściankę, uderzając mi w rękę, więc jakby okej. Okay. On jak się zamachnie z całej siły cepem, jakimś cudem trafi, fakt, to waży, bo to jest normalne. Ale jeżeli chodzi o stricte ferwor walki, to te ciosy nie ważą nic i uważam, że pan Jacek tutaj by bez problemu sobie poradził z Najmanem. Naprawdę, uważam, że w obecnej formie pana Jacka, a Najmana, stawiam wszystko na pana Jacka. A powiedz, czy ty masz kontakt z Danielem Magikalem i czy nadal macie konflikt? Wiesz co, z Danielem Magikalem nie mam kontaktu. Zdarzało mi się czasem gdzieś przetrzeć z jego menadżerem, zamienić jakieś zdanie. Ale na ten moment ja też uważam, że on jest potrzebny, rozumiesz? To szkoda niszczyć go w jakikolwiek sposób, bo zobacz, ile on daje takiej... Jakby ci to powiedzieć, on jest jaki jest, jest debil, jest zły i tak dalej. Ale tu wszyscy są źli, tu nie na palcach ręki nie policzę ludzi naprawdę dobrych, więc on, jeżeli ma się plątać i dawać jakieś tam wyświetlenia, spoko, kurde, pewnie, że tak. A to jak zarzucał tobie, że ty podrywałeś Nicole, to była prawda? No ja jej nie podrywałem w żaden sposób, nie, absolutnie nie podrywałem. Wiesz, jestem taką osobą mega też empatyczną, wiesz, mega ciepłą, ja prywatnie inaczej trochę rozmawiam z ludźmi, rozumiesz? Ja wiesz, musiałbyś się bliżej poznać, ja, ludzie często mogą to odbierać, o, on kogoś podrywa, nie, on jest po prostu miły. Wiesz, zresztą jak się czujesz, co u ciebie, wiesz, skłonę ci się pić, nie wiem, to nie wiem, dam ci bluzę, rozumiesz? Po prostu takie normalne, wiesz, empatyczne, jestem empatyczną osobą, a każdy może to odbierać jak chce. No wiesz, jeżeli na przykład Daniel Magikal, wiesz, nie wiem, źle ją traktował, wyżywał się na niej emocjonalnie, czy tam fizycznie, czy krzywdził ją, nie potrafił dać jej ciepła, a nagle pojawił się ktoś, kto po prostu nawet zapytał, jak się czuje, to dla niego to od razu będzie podrywał. No nie, Ola, jak się czujesz? To jest podrywanie? Nie, Ola, jest ci zimno? No nie, no nie jest to podrywanie, to jest po prostu normalna rozmowa, empatyczna. A jak Gocha Magical została ogłoszona, to jak zareagowałeś? Wow. Szczerze? Wow, nie spodziewałem się. Znaczy ja już troszkę wcześniej... Wiedziałeś. Wiedziałem, ale nie wierzyłem. Ja nie wierzyłem do samego końca, nie? A tu faktycznie nagle boom. I uważasz, że dzięki temu faktycznie poprawiły się jej, no jej podejście w ogóle do zdrowia swojego? Szczerze, ja uważam, że to był mega dobry ruch, mega fajny ruch, bo już nawet nie chodzi o samą walkę, ale jeżeli pani Gosia faktycznie przez te 2 czy 3 miesiące nie stosowała żadnych używek, chodzi mi tutaj o alkohol i trenowała, jakby nie trenowała, nawet spacer, nie wiem, uderzenie parę razy w tarczę, porozciąganie się, kurde, super. Dla jej zdrowia? Pff, uważam petarda. Uważam, że ona więcej krzywdy mogłaby sobie zrobić, tam bijąc się z Jacą na streamach, niż w tym oktagonie. Więc jeżeli to jej wyszło, uważam, że to jej wyszło na dobre, na zdrowie i szczerze,
wiele osób zarzucało ci w komentarzach i zarzuca, bo też dużo hejtu dostałeś. Jasne, że tak. Że ty wybiłeś się na plecach po pierwsze Amadeusza, a później, że jeszcze na Magikalu i Nicoli. Czy uważasz, że jest w tym jakieś ziarno prawdy? To znaczy, wiesz co, czy wybiłem się na plecach? Nigdy nie było czegoś takiego, że ja prosiłem kogoś o atencję. Nie było tak, że ja... Zobacz, my z Amadeuszem spędzaliśmy przed sobą bardzo dużo czasu. Ja nie byłem osobą, która non-stop, storki, live'y, filmiki. Nie było czegoś takiego. To, że my się przyjaźniliśmy, też znaczy przyjaźniliśmy, to szło samoistnie. No nie wiem, Amadi jechał na galę, Adi, dawaj, jedziesz ze mną, jadę. Nie wiem, jadę na galę, Amadi, jedziesz ze mną, jadę. Rozumiesz? I gdzieś tam, no... Amadi to jest taka osoba, gdzie zawsze się pojawiają jakieś kłopoty i zawsze coś się dzieje. Mhm. Ja siłą rzeczy nieraz się w tym wszystkim znajdowałem, ale to nigdy nie było tak, żeby on coś za mnie załatwiał, żeby mi w czymś jakby stricte, żeby mnie w czymś prowadził. Mhm. On mógł mi jako kumpel podpowiedzieć, tak? No po prostu ludzie sobie stworzyli taką otoczkę. Ja też owszem, jakby no, on uważam, że jeżeli chodzi o freaka, jest takim naprawdę mega dobrym wzorem. Ja jakby nie będąc freakiem wtedy nie wiedząc nawet, jak się zachowywać, no to podglądałem niektóre ruchy, tak? Fakt, one czy były dobre, czy złe, nie mi oceniać, ale na ten moment mogę śmiało powiedzieć, że na plecach czyjś się nie wybiłem, ale fakt... Pomogło ci to. Pomogło mi to, nie? Jakby nawet na samo podejście, uczenie się tego wszystkiego, chodziło o Amadeusza. Na Magikalu się nie wybiłem, wiesz dlaczego? To on pierwszy zaatakował mnie. Ja chciałem się trzymać z daleka od tego wszystkiego, a nagle ja, słuchaj, wchodzę na Instagrama i nagle jest seria uderzeń, on screena jakiegoś mojego wrzucił, bo Nicoli konto przegrzebał. Screena, gdzie Niki zapytała się, czy mnie noga boli. Rozumiesz? To jest to, co nawiązuje do tego, co wcześniej mówiłem. No i nagle robi się, no to jak on mnie atakuje, to muszę odpowiadać. No i to się z tego zrobił taki jeden wielki galimatias. No i wtedy już wszyscy połączyliśmy siły i... A o co chodzi ze Zbigniewem Bartmanem? Ja nie rozumiem, no jeżeli on do mnie mówi tak, jeżeli on mówi tak, no jak spotkam ciosa, to mu wiesz, liścia wypłacę, coś tam, coś tam, coś tam, po czym są programy, Zbysiu się patrzy, obserwuje, no nie wiem, ja jak powiedziesz Najmonowi, to mu jebałem, rozumiesz? Zbychu to jest taka marionetka, rozumiesz, powiem ci tak, jeżeli nawet chodzi o samego jako sportowca, szacun, nie, bo sukcesy bardzo duże. Ale jak wszedł do świata freaków i mogłem zobaczyć, jakim jest, kim on jest, zwykłym, on w świecie freaków jest nikim. Tu nie jest tak, że jak gdzieś byłeś kimś, wchodzisz tu i będziesz kimś. Nie, on jest nikim, zwykłym freakiem. Nic więcej. I jeszcze jeden rzecz obraził mnie, bo na konferencji powiedział, że jestem bankartem. Dobrze wiemy, co to znaczy, więc uważam, że jeżeli z ust sportowca padają takie rzeczy, to tak samo powinno go spotkać kara. Dobrze, że teraz walczę z Augustynem. Niech trochę zapracuje na walkę ze mną, bo no niestety, ale na ten moment jest dla mnie troszkę za mało postacią, jest śmieciem, po prostu zwykłym. Więc jeżeli on wygra tą walkę z Augustynem, wtedy jak ładnie poprosi federację, to może wtedy dostanie walkę ze mną. No ale też wiesz, on jest jednak sportowcem, więc chyba nie można go tak aż mocno określać. No chyba, że... Śmieciem, nie, jest freakiem. Pamiętaj, jest freakiem. Każdy. Czy Wawrzyniak tu wszedł, czy Bartman. Friki. Tomasz Hajto też? Tomek Hajto też, ale Tomek Hajto, ja go tam jakoś... Jest spoko, chodzi swoimi drogami, nikomu w drogę nie wchodzi. Uważam, że Tomek spoko, nie? Ale po prostu każdy z nich jest zwykłym freakiem. Jeżeli siedzę z nim na panelu i rozmawiam, to nie jest wyżej ode mnie ani niżej, jest zwykłym freakiem. Rozumiesz? A czy łączy ci coś z Moniką Laskowską? Bo na początku grudnia ukazał się film Wspólny Wasz, gdzie ona leżała na łóżku, a ty przyniosłeś jej herbatę. My z Monią jesteśmy psa i psiapsi. My mieliśmy kiedyś bardzo dobrą relację. Później jakby przez konflikt jej z Nicolą. Ja też popełniłem duży błąd, bo na tamten moment nie utrzymywałem z Monią kontaktu, chciałem tu pomóc, też się trochę w tym wszystkim pogubiłem. Ale góra z górą się nie zejdzie, człowiek z człowiekiem zawsze. No i jakoś tak, żeśmy się sobie na nagrywkach Klauda spotkali. Jak się zobaczyliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, nagle było coś takiego, wiesz, takie, nie wiem, po prostu coś takiego, że kowało tego kontaktu, nie? No i już później żeśmy zaczęli łapać, gadać, no a już tam poszło sobie. Ale to jakaś relacja romantyczna? Nie, przyjacielska. Na pewno? Monika też to potwierdzi? Pytajcie Moni. Ja mówię, jak jest. Dobrze, dziękuję ci bardzo, Adrian, za rozmowę. Dziękuję, i wszystkiego Olu. Dobrego. Pozdrawiam ciebie i twoich widzów. Dzięki. Dzięki.